Huxley to tytuł, który miał ze sobą przynieść przełom w sieciowych shooterach, łącząc w multiplayerowych zmaganiach dwa odległe światy konsol i pecetów. Internet stałby się miejscem już nie tylko słownych potyczek, ale również zaciekłej bitwy pomiędzy dwoma odwiecznymi wrogami, rasami Sapien i Alternative. Z tych wszystkich zapowiedzi pozostały tylko wspomniane rasy i mnóstwo śliny, której naciekło nam całkiem sporo w trakcie oczekiwania na tak łakomy kąsek. Świat w grze to postapokaliptyczna ruina, jaką spowodowały liczne kataklizmy, łącznie z rozpadem Księżyca, który został ukradziony. Pewnie. Na skutek tego, jak można się łatwo domyślić, na Ziemi zaczęły rosnąć jak grzyby po deszczu radioaktywnym różnego rodzaju kreatury z uniwersalnymi w takiej sytuacji mutantami na czele. Te paskudne i odrażające bestie związały się we wspomnianej na wstępie frakcji Alternative. Jest ona podległa grupie ludzi, którzy w niezmienionej formie przetrwali apokalipsę i zjednoczyli się jako Sapiens. Te dwa główne obozy toczą ze sobą walkę na wirtualną śmierć i życie. Cel wojny to przejęcie kontroli nad światem i zawłaszczenie jak największej ilości źródeł energii zwanych lunarytami. Jak zapewniają twórcy, Huxley to ogromna masówka w stylu Quake'a czy Unreal'a, w którą naraz będzie mogło grać do 200 graczy. W zależności od wyboru zawodnicy będą mogli wystąpić w jednej z trzech ról – żołnierza walczącego na krótki, średni bądź daleki dystans. Jaki wpływ będzie to miało na rozgrywkę? Może to pozwolić na wybór różnych taktyk w poszczególnych drużynach i w konsekwencji zaowocować niezliczoną ilością zaskakujących i efektownych starć. Duży wpływ na rozgrywkę będą miały pojazdy, różniące się od siebie nie tylko zastosowaniem czy siłą ognia, ale też ilością osób potrzebnych do jego obsługi. To również bardzo ciekawy element, który wniesie kolejny wątek taktyczny do gry. A wszystko to dopiero przygrywka, ponieważ w naszym przekonaniu najciekawszą rzeczą będzie świat przedstawiony w Huxleyu. Ogromne mapy przypominające te z gatunków MMO, stolice klanów, w których będzie można robić zakupy u przygodnych handlarzy. Również my będziemy mogli poznać smak własnego biznesu, sprzedając licznie występujące w świecie gry dobra i niedobra. Poza tym w stolicy będzie można skorzystać z dóbr posiadania własnego M1, bądź odwiedzić jakąś zmutowaną znajomą, jak kto woli. A skoro już mowa o MMO, to nie może się obejść bez rozwoju naszej postaci. Na to z kolei potrzebne będą punkty doświadczenia, przyznawane za wykonywanie przeróżnych misji. Niczym w starym dobrym Fallout Tactics, wraz ze zdobywaniem coraz wyższych poziomów, nasz awatar zyskuje dostęp do coraz to nowych, cięższych oczywiście, broni oraz szykowniejszych mundurków szkolnych stylizowanych na zbroję. Tak więc, panie i panowie, gule i mutanty, szykujcie się na ostrą zadymę na zrujnowanej ziemi. Co prawda premierę Huxleya przekładano już kilkakrotnie, ale jeśli wierzyć ostatnim doniesieniom, łącza rozgrzeją się już pod koniec tego roku.